W tej lekcji zaprojektujemy sobie prosty mockup dla zaprezentowania naszej wizytówki. Możesz zrobić w domu sam zdjęcie białych prostokątów, pobrać takie zdjęcie z internetu, albo po prostu może to być zdjęcie jakichkolwiek innych wizytówek, ponieważ możesz usunąć w Photoshopie ich zawartość i wkleić w nie swój projekt. W związku z tym, że nie mamy wpływu na to, jakiej konkretnej wielkości jest wizytówka na zdjęciu, zwłaszcza takim zdjęciu pobranym z internetu, musimy pracować z tym, co mamy. Po pierwsze, polecam zamienić jednostki na milimetry zamiast pikseli. Łatwiej będzie nam operować wielkościami. Wybieramy Photoshop, Preferencje, Jednostki i Miary, Miary i zamieniamy tutaj piksele na milimetry. I OK. Teraz sprawdźmy, jakiej wielkości jest nasza wizytówka na zdjęciu. Możemy to szybko sprawdzić na przykład prostym narzędziem linii. Wybieramy narzędzie linie i mierzymy krawędzie. Widzimy, że na tym zdjęciu przy tej rozdzielczości wizytówka ma 160x255 mm. Stwórzmy więc dwa takie prostokąty o takich samych wielkościach. 160 na 255 mm. Wypełnijmy je różnymi kolorami i nazwijmy wiz tył i wiz przód. Zamieńmy je teraz w obiekty inteligentne. Klikamy prawym przyciskiem myszy na wybraną warstwę i wybieramy opcję Konwertuj na obiekt inteligentny. Teraz wyłączmy te warstwy i wybierzmy narzędzie pióro. Upewnij się, że na górze masz wybraną opcję rysowania kształtów. Teraz obrysuję sobie kształt naszej wizytówki z tyłu. Jeśli zrobiłeś to niedokładnie, to nic nie szkodzi. Przytrzymując klawisz Command, możesz poprawić pozycję punktów kontrolnych. Możesz też wybrać narzędzie zaznaczenia bezpośredniego z menu to ta biała strzałeczka. Teraz poprzesuwajmy punkty kontrolne, punkty te w rogach, tak, żeby pasowały do kształtu wizytówki. Wypełnijmy pierwszy kształt kolorem zielonym. I zmieńmy nazwę tej warstwy na bardziej czytelną, na przykład kształt tyłu. Kształtu wizytówki z przodu nie będę rysowała, ponieważ jak widać jest on bardzo prosty, jest to prostokąt i nie będzie on wymagał od nas specjalnego dostosowania kształtu naszej prawdziwej wizytówki. W do tego z tyłu, bo jak widać, tutaj mamy sytuację, w której tylna wizytówka jest troszeczkę przysłonięta przez tą z przodu. Teraz włączmy sobie oba elementy dotyczące wizytówki z tyłu. Możemy też im nadać kolor na liście warstw, tak żeby było nam łatwiej kontrolować, do czego służą konkretne warstwy. Zaznaczam na liście obiekt Wiz Tył i wybieram Ctrl plus T albo Command plus T. Teraz naciskam prawy przycisk myszy, zniekształć. Zmieńmy położenie tak, żeby pasowały do kształtu wizytówki i tak, żeby odwzorować perspektywę. Gdy skończymy, zatwierdźmy zmiany. Teraz zaznaczam na liście warstwę z wizytówką z tyłu, czyli warstwą Wiz tył. Przytrzymuję kontrolu, komand i klikam w ikonę warstwy Kształt tył. Pojawiło nam się zaznaczenie. Z dolnego menu wybieramy utwórz maskę warstwy. Bum! Czerwona wizytówka została przycięta do odpowiedniego kształtu, który narysowaliśmy sami czyli do kształt tył. Teraz możemy wyłączyć sobie widok warstwy kształt tył, ponieważ nie będziemy go już na razie potrzebować. Zróbmy teraz to samo z wizytówką z przodu. Włączam warstwę vis-przód, zaznaczam ją i wybieram Ctrl-Command-T. Wybieram prawym przyciskiem myszy opcję zniekształć i dopasowuję teraz narożniki do wielkości i kształtu wizytówki na zdjęciu. I tak jak mówiłam już przedtem, w związku z tym, że ta warstwa nie ma jakiegoś skomplikowanego kształtu, to nie musimy tworzyć osobnej warstwy kształtu, a jedynie dopasować warstwę naszej wizytówki do kształtu wizytówki w tle. Przejdźmy teraz do następnego kroku. Podmieńmy kolory wizytówek na prawdziwe projekty. Otwórzmy sobie projekt naszej wizytówki w Illustratorze. Zaznaczmy go i skopiujmy do schowka Ctrl plus C. Wróćmy teraz do Photoshopa. Kliknijmy dwukrotnie w nasz pierwszy obiekt inteligentny. Otworzy nam się nowe okno z gotowym projektem do edycji. Wklejmy nasz projekt z ilustratora, CTRL V i umieśćmy go jako obiekt inteligentny. Widać, że w moim przypadku wizytówka jest znacznie mniejsza od obszaru roboczego, ale że jest to obiekt inteligentny, zawierający wektor, to mogę go bez konsekwencji powiększyć. Powiększam wizytówkę o 300%. Wygląda teraz tak samo jak w ilustratorze. Mogę usunąć już czerwony kształt z listy warstw i zamknąć edycję obiektu inteligentnego poprzez zamknięcie okna i zapisanie go. Gotowe. Projekt wizytówki został wklejony na 100 wizytówek z tyłu. Zróbmy teraz to samo z wizytówką z przodu. Klikamy dwa razy w obiekt inteligentny, wklejamy wizytówkę, powiększamy ją o 300%. Wyrzucamy zielone tło i zamykam projekt, zapisując zmiany. Gotowe. Wizytówki wyglądają prawie dobrze prawie, bo jak widać, nie pasują trochę do otoczenia, w którym się znajdują. Widzimy, że zdjęcie w niektórych miejscach jest nieostre, a napisy na wizytówkach jak spod igły. Musimy dostosować do siebie oba elementy, a raczej sprawić, żeby treść wizytówki była trochę bardziej rozmazana. Zaznaczam na liście pierwszy obiekt inteligentny, wybieram filtry i filtry rozmycia. W tym przypadku rozmycie Tilt Shift wydaje się całkiem rozsądnym wyborem. Zmienią pozycję głównego pola i dostosują długość rozmycia, tak żeby pasowało do tła. Trochę się pobawią, szukając najlepszego efektu. Gdy już wizytówka wygląda całkiem w porządku, zatwierdzam zmiany i gotowe. Wizytówka z tyłu wygląda już całkiem dobrze. Tak było przed, a tak jest po. Przejdźmy teraz do wizytówki z przodu. Wykorzystajmy do tego to samo narzędzie. W każdej chwili możemy wrócić do edycji filtra, klikając dwukrotnie w Filtr na liście warstw. Możemy edytować ustawienia i zatwierdzamy zmiany. Wizytówki wyglądają już całkiem wiarygodnie. Możemy zmienić jeszcze krycie warstwy z przedniej wizytówki na 90%, żeby nie była tak wyróżniająca się pod względem koloru. I już. Tak przygotowany mockup możemy zapisać na dysku naszego komputera jako plik PSD do przyszłej edycji. Możemy też wyeksportować plik JPG, żeby móc wysłać lub po prostu pokazać zdjęcie naszego projektu innym. Teraz możesz tworzyć już sam swoje proste mocapy do wizualizacji swoich własnych projektów. Gratulacje! Możemy teraz przejść do następnej lekcji.